przygotowujemy się do najbliższego spotkania, będziemy gotowi i chcę, żeby zawodnicy tak myśleli, żeby ten okres rozprężenia, który ostatnio był właśnie z powodu przekładania tej ligi, dotyczył on zresztą tylko nie naszej drużyny, ale też innych zespołów, bo taka sytuacja była nietypowa i niekorzystna dla piłkarzy. Oni już gotowi, oni chcą grać, a to nagle przekładamy o tydzień, potem o kolejny tydzień. Teraz już myślę, że bez żadnych problemów odbędzie się ta najbliższa kolejka i dobrze by było, gdyby tak się stało, bo zawodnicy nie mogą czekać w nieskończoność. Musi przyjść ten moment sprawdzian, moment mobilizacji najwyższej i wszyscy z niecierpliwością na niego czekamy, chociaż nie ukrywam, że ten pierwszy tydzień, ta pierwsza decyzja o przełożeniu kolejki ligowej była dla mnie bardzo korzystna i dla zespołu, bo miałem okazję troszeczkę dłużej się przyjrzeć piłkarzom i przynajmniej w taki bardzo szybki sposób i powierzchowny jak na razie poznać ich wady i zalety. Nadal się przyglądam piłkarzom, obserwuję ich, jest jakby taki ciągły etap selekcji, który jeszcze będzie trwał, bo ten nie skończy się na pierwszym meczu ligowym, kolejne mecze ligowe też będą jakimś etapem selekcji. Będziemy obserwować piłkarzy, jak się spisują w tych spotkaniach, bo to jest jakby najważniejszy wymiernik tego, jak prezentują klasę, czy te obciążenia fizyczne i psychiczne, jakie dyktują spotkania ligowe, czy wytrzymują, czy dają radę. I tak jak już powiedziałem, ten etap selekcji będzie jakiś czas trwał i prawdopodobnie też nigdy się nie skończy, bo nie chciałbym, żeby była taka sytuacja, że ktoś już rezygnuje, nie podejmuje walki o grę w podstawowym składzie, bo trudno jest utrzymać formę przez cały sezon, będą zawodnicy w dobrej dyspozycji w danym okresie, w kolejnym będą być może inni mieli większe szanse, także chciałbym, żeby tu wszyscy walczyli o miejsce w podstawowym składzie, trenowali i grali z pełnym zaangażowaniem. Na razie w tych pierwszych treningach pod względem zaangażowania to nie mogę mieć żadnych zastrzeżeń. Myślę, że się sytuacja na pewno poprawi tutaj, jeśli chodzi o linię ofensywną. Dwóch zawodników ofensywnych doszło do zespołu i ta linia ofensywna wyglądała i tak nieźle. Teraz po tych dwóch transferach myślę, że będzie jeszcze lepiej. Zobaczymy tutaj, jak w formacji obrony będzie to wyglądało, bo tutaj mamy troszeczkę kłopotów i mamy kontuzjowanego Pęczaka. Dzisiaj na tej pozycji występował Karol Piątek i też doznał urazu. Zobaczymy, jak poważny to uraz. Boję się, żebyśmy tutaj nie mieli problemu właśnie z tą formacją. Wiadomo, że Messona też jest zawieszony i mamy Kosznika na tą pozycję, ale nie mamy też na obecną chwilę zmiennika z powodu właśnie zawieszenia Messony. Także więcej problemów mamy chyba tutaj z formacją defensywną niż z formacjami ofensywnymi. Jak tak sytuacja wygląda na dzisiaj, bo tak jak już wspomniałem wcześniej, w tej formacji
formacjach przednich i w ataku i w pomocy jest sporo zawodników takich kreatywnych i z pewnością tutaj będziemy mogli liczyć na to, że te formacje pokażą się z dobrej strony. Tak jak powiedziałem, no troszeczkę obaw o tą formację obronną, ale bywa tak, że te jakby obawy czasami stają się bezpodstawne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak to będzie funkcjonowało w meczach ligowych. No na pewno w tych pierwszych spotkaniach będą musieli się poznać, będą musieli wzajemnie się poznać, co można oczekiwać po jednym, po drugim zawodniku, jak się lubią pokazywać do piłek, jak grają w obronie, tutaj jakieś musimy im dać czas na dotarcie się wzajemne. Natomiast im lepsi piłkarze, tym szybciej się wkomponowują zespół. Mam nadzieję, że ta aklimatyzacja tych piłkarzy nie będzie trwać długo.